Na odłowionych stawach wszędobylska wrona wypatruje pozostawionych ryb. Zaczyna ucztę od najbardziej miękkiej części, czyli brzucha. Jednak nie tylko ona chce skorzystać z łatwego łupu. Bielik, najpotężniejszy ptak drapieżny północnej Europy, osiąga rozpiętość skrzydeł do 2,5 metra. Ośmiokrotnie lepszy od ludzkiego wzrok pozwolił mu z łatwością dostrzec żerującą wronę. Jeden ucztujący bielik to znak dla innych, że miejsce jest bezpieczne i można tu w spokoju żerować. Życie tych drapieżników jest ściśle związane z wodami, gdzie polują na ptactwo lub ryby. Białe sterówki ogona i intensywnie żółty dziób charakteryzują dorosłe osobniki. Ptaki te dożywają nawet 40 lat. Z rozległych trzcinowisk chętnie korzystają dziki. Locha znalazła tutaj bezpieczne schronienie dla swoich młodych.